Jesteśmy na obiekcie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Górniczej w specyficznym i specjalnym dniu, kiedy przyjmujemy grupę dzieci w ramach dużego programu pod hasłem Strażnik Czystej Wody. Te brudy walczyły z bakteriami czystymi i wtedy, kiedy te czyste bakterie zwyciężyły. Jest to coś fantastycznego, kiedy maluchy przebrane w kaski, w charakterystyczne żółte kamizelki z napisem Dąbrowskie Wodociągi. Pod opieką pracowników oczyszczalni ścieków zwiedzają obiekty. Zawsze lekcje w plenerze, lekcje wyjazdowe, lekcje gdziekolwiek są dużo ciekawsze i pozwalają mi więcej zapamiętać niż taki proces, który tak na surowo przekazuje im ustną wiedzę. Mnie się bardziej podobają te tutaj lekcje. Były o wiele ciekawsze, bo po prostu więcej było multimedialnych rzeczy i po prostu można było pooglądać, jak tutaj się robi. Była lepsza niż w szkole. Przesłanie, które niosą Dąbrowskie Wodociągi, zostaje tutaj zrealizowane. Myślę, że ten cały element, właśnie większość elementów, o których powiedziałem, a więc i lansowanie psi do skranu, dystrybutory w szkołach, i Światowy Dzień Wody, i lekcje ekologiczne, są elementem codziennej kultury organizacyjnej firmy.